Witamy z nami Łukasza Śleskiego, organizatora akcji Piwo pod chmurką. Skąd wzięła się idea? Na początku była kłótnia między dwoma grupami bywalców na deptaku, którzy jedni nie rozumieli do końca idei spędzania czasu tutaj pod chmurką, drugich zgeneralizowali ich, zapakowali do jednego worka, uznali za przysłowiowych meneli. Druga grupa poczuła się bardzo obrażona, zebrała się i chciała pokazać, że potrafi kulturalnie spędzać czas przy piwie w miejscu publicznym. Po tej całej akcji powstał pomysł, żeby akcja nie wygasła, żeby ją kontynuować i zmienić troszeczkę status tego miejsca, żeby nie tworzyć ze zwykłych obywateli, którzy chcą po prostu się zrelaksować na deptaku Bogusława, kryminalistów.